Gdańska Marcych. Witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszym wydaniu wiadomości Hrubieszów TV. Od dziś do odbiorców informatycznych w naszym regionie dołącza hrubieszowska telewizja internetowa Hrubieszów TV. Misją Hrubieszów TV jest popularyzacja środowiska oraz promocja miasta Hrubieszowa, powiatu hrubieszowskiego i Lubelszczyzny. Za pomocą bogatych materiałów wideo przedstawiać będziemy bieżące informacje gospodarcze, sport i kulturę, edukację i bezpieczeństwo, sylwetki znanych i ciekawych ludzi oraz w dziale historycznym bogate dokumenty o przeszłości. Naszym priorytetem jest spełnianie Waszych oczekiwań. W serwisie Hrubieszów TV znajdziecie ciekawe programy i reportaże z różnych dziedzin związanych z Hrubieszowem i regionem. Cały serwis podzielony jest na kilkanaście działów tematycznych. W dziale wydarzenia publikować będziemy ważniejsze informacje z tygodnia. Zakładka Hrubieszów to miejsce na filmy i reportaże związane z naszym regionem. Podobnie powiat. Tu podzielono dział na poszczególne gminy. Turystyka ma na celu publikowanie filmów promujących miasto i region pod względem walorów turystycznych. Do redagowania działu religia zapraszamy wszystkie nasze parafie. W dziale historia redagowanym przez Szymona Zina znajdziecie Państwo m.in. cykl niezwykłych opowieści jego ojca, profesora Wiktora Zina, często niepublikowanych jeszcze w żadnej telewizji. Kategoria ludzie przeznaczona jest na prezentację ciekawych i znanych ludzi naszego miasta i regionu. Nasz serwis telewizyjny to doskonała forma reklamy i promocji. Zachęcamy zatem lokalnych przedsiębiorców, banki, apteki, instytucje i samorządy do skorzystania z naszych usług w dziale reklama. Każdy z Was może zostać reporterem profesjonalnego portalu informacyjnego Hrubieszów TV. Przez zakładkę dodaj film lub przesłanie ważnej, ciekawej informacji. Zapraszamy zatem wszystkich do oglądania i wspólnego redagowania naszej hrubieszowskiej telewizji. Hrubieszowska telewizja internetowa to Twoja telewizja. Podnieś się rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę. Życzymy, aby nadchodzące święta Bożego Narodzenia były czasem radości i spokoju spędzonym w gronie rodziny i przyjaciół. Z okazji nowego 2014 roku życzymy zdrowia, wszystkiego najlepszego oraz samych dobrych wiadomości. Hrubieszowska telewizja internetowa. I mieszkało między nami.